Wszystkim. Znowu po 7. Aż ciąg Baldur's Gate 3. Dobrze, dało mi się parę rzeczy Miskowi wytrzasnąć. Jakieś przedmioty ogólne, trochę obrażeń. Właśnie, ten przedmiot, który przywołuje ostrze cienia, znaczy pierścień, który przywołuje ostrze cienia, okazuje się, że Miskowi się przyda, bo Misk ma biegłość w ostrzu cienia. Jak widzicie, to zadaje bardzo fajne obrażenia, ten ostrze cienia. Przynajmniej dopóki nie złamie się koncentracja. I wtedy będziemy musieli wziąć jakiś przedmiot inny. Raz na krótki odpoczynek. Jeszcze raz możesz potem przyzwać ewentualnie. Ale potem stracimy, będziemy musieli wziąć jakąś broninę. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No to kupiłem mu pancerz skórzany, zbroję skórzaną ćwiekową, plus 2. W sumie nawet lepsze jest od mojej zbroi. I z nią Minsk ma łącznie 20 kp. Ładnie, ładnie. Dobra, jesteśmy przy wejściu do gildii, więc możemy wejść. Breathe deep and move. So it's that simple. Drop your weapons, bring out nine fingers, and this can all end peacefully. For you, at least. What's this, Stone Lord? It's a little late to change the terms of our deal. The pieces are already in place. This Stone Lord is no more. Bu and Jahira and my friend would not let me stay cursed. And the only terms we offer are between my boot and your treacherous buttocks. Chyba coś się zepsuło w rozmowie. That's unfortunate. And what about the adult in the room? Whatever I told that lot below, this will end in bloodshed. All you have to do is pick the right side. Co ty wyprawiasz? Czemu atakujesz gildię? I'm not. I'm turning on nine fingers. This place has been due a change in management for some time. Her guild is disorganized, undisciplined. The cult broke them in a matter of days. While my Zentarim still stands strong. A guild under our control can do what Nine Fingers failed to. Drive the Absolute out of the city once and for all. And then remain on in the city to protect its good citizens from any future threats. For a reasonable fee, of course. My hamster can smell your lies, villain. Foul not his little nose. Fine. Let us talk of truth, then. Do your friends know how many you killed in the Absolute's name, Stone Lord? Do you? I do not call me that. Minsk is Minsk. Oh? I don't recall any tales of Minsk helping the likes of Nine Fingers. A known thief? A murderer? I thought Minsk of Rashomon served the side of good. I'm the last to judge, big man. You were just following orders. And hey, that's all you have to do now. If you don't know what's right, just let the grown-ups talk. Because I know your friend will make a smart choice. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, kto przewodzi bandzie złodziei, ale ona ma kasę, którą ukradła z banku i którą musimy odzyskać, więc szale są przechylone bardzo nie po jej stronie. Milcz się. Minsk z Raszemu zawsze wie, co jest słuszne. Kop. Zasadź ci kopa. The guild is a band of treacherous scoundrels and Nine Fingers the worst among them. But the Stone Lord, Minsk, was many times worse. I have no right to judge, so it will not be Minsk who does the judging. Boo! My hamster will count to three! Lay down your arms, Zentarim, and Boo will spare your lives! Truly? I
am handing you the guild, and you'd throw it all away on the word of a madman. Tak. Think about this. It defies all logic. Tak. Oh, enough. Zenterim, two arms! Poczach, Bu! Poczach! Dobra. To jest duża lista. To jest duża lista walczących. Dobra, i tych Zantyriam jest zdecydowanie mniej niż nie Zantyriam. Dobra, bo... Znaczy Minsk ma bardzo dobrą... Ma bardzo dobrą zręczność i to daje mu dobrą inicjatywę. Niestety... W tej turze... Niewiele będzie w stanie zrobić. Chyba, że użyjemy... Dam mu jakiś mu krótki łuk, żeby miał cokolwiek. Drzwi przez wymiary to niestety akcja. Dobra. Chcemy zrobić grat strzał. Trafi to kilka celów. Nawet. Spróbujmy. Ładnie, jeszcze masz dodatkowy strzał. Bo jesteś łowcą, masz dodatkowy atak. Oboje z nich się dopiero ruszą. Więc oboje, jeżeli coś im zrobimy, to nie będzie zły pomysł. Ty jesteś w walce wręcz, więc gdybyśmy cię spowolnili twoją szybkość, to myślę, że to byłby dobry pomysł. Paraliż nawet, świetnie. Znak łowcy mogłem użyć. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem, jak działa łowca. Dobra, powiedzmy, że... za mało punktów ruchu. Dobra, powiedzmy, że ciebie naznaczymy. Dobra. Ci panowie będą mieli fajną walkę w błocie. Generalnie nie stawiałbym w tej walce na Zantyrian. Tak, wszystko przemiała przeciwko nim. Dobra, Bu. Użyj sprintu. Masz jeszcze trochę punktów ruchu. Nie chcemy, żeby ci do ciebie na razie jednak strzelali. Mimo wszystko masz tylko 20 punktów życia. Więc na razie się schowaj i poczekaj, aż ciężsi ludzie wejdą do akcji. Ładnie. Pokrycie złości. Myślałem się, że złość to jakaś trucizna. Dobra. Dotknięta jest to nosi obrażeń, jeżeli czarujący trafił atakiem. Trafił atakiem biał. A, czyli czarujący musi trafić, ok. Myślałem, że to na innych również zadziała.
Dobra. Myśmy chcieli wam coś zrobić złego. Dominacja nie za bardzo. Nieruchomienie nawet by zadziałało. Tak, mielibyśmy trzy cele do sparaliżowania. Spróbujmy. I dwa, udało się sparaliżować. To całkiem niezły wynik. Dobra. Możemy ci zasadzić strzał albo zajadliwe szyderstwo. 84%, a na zwykły strzał 70%. Dobra, to... postrzelmy go po prostu. O. Zauważyłem, że będzie chciał się ruszyć w jakieś głupie miejsce. Dobra. Czy ty masz linię strzału na niego? Masz. Kiknie? Na razie poza tym stań tutaj. Myślę, że zrobiliśmy naszą część w tej turze. Jednego mniej. Widok taktyczny. Ile inspiracji, nieźle. O, jest 9 palca. No, zabicie jej nie byłoby łatwe. Dobra, Mińsk. Skacz tutaj. I chyba niewiele więcej musimy robić. Przyszywający atak, rozprucie. Na razie nic nie korzystajmy, po prostu. Powinien się nawet zabić. A, zapomniałem, że... A, broń ci zmieniło. Ta, bo to wymaga koncentracji, to ci skasowało broń. Okej. Bardziej zwracać uwagę na takie rzeczy. Dobra, poza tym... przeciwnicy są teraz głównie na dole. Więc stań gdzieś tutaj. Okej. Dobra. Podejdź powiedzmy gdzieś tutaj. To jest jeszcze jeden przeciwnik. Możemy spróbować ewentualnie do niego spróbować podejść. Dobra, podejdź gdzieś tutaj. Chyba niewiele zrobisz podczas tej walki. Krytyki domyślam się, że są z paraliżu. Zrobiłaś co mogłaś. Podejdź teraz gdzieś tutaj bliżej.
Nie mają tylko po jednym ataku? Na trzecim poziomie jacyś. Dobra, mogę ją dobić bez problemu. Dobra. Can't slow down. Stay standing, no matter what you heard. Czy dosięgniesz jego? Nie, trochę za daleko. Dobra, podejdź tutaj. Może cię to podpalić, ale myślę, że nie będzie to dużym problemem. Dobra. To jest coś oślepiony. Musimy ci coś większego nawet zasadzić. Ale w sumie i tak tą mamy walkę w kieszeni, więc... Nieźle, 4 ataki w jednej turze? 5? 6? I jeszcze dodatkowo skok. W sumie nawet nie wiem jak był... Jak on był w stanie coś takiego zrobić? Nie mamy nic więcej specjalnego, po prostu strzelmy do niego. Tak, mogłem. Miałem go najpierw naznaczyć. Dobra, ładnie. Przykro mi pani. Dobra, buu! Zostań tutaj. Kimkolwiek tamten gość jest, ma przerąbane w tej turze. Jeden HP mu zostało. Dobra, pierwsze od razu biegnijmy do tej pani. Dobra, zaraz się temu przyjrzymy. To nie jest ta pani, ty jest ta pani. Klucz kupca ze świątyni. Zbroja gorliwości. Ciężki pancerz. Wieczyste oddanie. Wyrecytuj swoją przysięgę, by odzyskać jeden ładunek mocy przysięgi. Chyba dla paladyna, mi się zdaje. Swój ogień z tego pocisku. Ciekawe, coś takiego można zazwojować. To wyślijmy do obozu. A, jest nasze złoto. Ciężkie jest. Dajmy to komuś, nie wiem. Mińsko. Mińsk, potrzymaj złota. Na pewno nie wyda. Zdrowia trucizna. Długi łuk. Weź sobie Mińsk, ten długi łuk. To będzie dla ciebie upgrade. Chociaż nie, to jest... Nie, to też jest plus jeden, plus jeden. Okej. Okay. Dobra. Still breathing.
Zbadajmy jeszcze pozostałe zwłoki. Większość z nich tutaj na dole leży. Nic ciekawego. Na nieboskłonie. Jakiś wierszyczek. Gardziel purpurowego czerwia. Ciekawe, że złodzieje nie obrażą się, że nie obrażają się, że ich okradamy, towarzyszy. Długi plus jeden. Uważaj na Rugan. Karcenie. Na Ruganie nie można już polegać, zatem od przyszłego dekadnia to do ciebie mianuję kierownika od spraw wysyłek na południową dzielnicę. Aż Rugan przyjdzie na emeryturę wcześniej, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Dobra. Ciekawe, czy dziewięciopalca będzie miała coś do powiedzenia do nas w tej kwestii. Kind of you to take the Zenta room down first. That doesn't make us friends. Come on then, Stone Lord. If you mean to take my chair, you'll get no better chance than this. Minsk has no interest in your furniture, Nine Fingers. Only in the wicked rump that fills it. What? You have been a stone in this city's boot for too long. And it will be no Stone Lord who reaches twixt border and sticky toes to dislodge you. It will be Minsk! I haven't got the slightest idea what he's trying to say. Proof that he is back to normal. Minsk, uspokój się już po bitwie. So the Hound answers to his name again, does he? And you didn't have to put him down. Good. I'd rather you die as Minsk the Mad Rashimar. It's silly, but... Do you know? You were something of a hero of mine when I was young. Even now, your tongue twists the truth. When you were young and ten-fingered still, Minsk and Bu were stone, instatuated on a city square. Aye. I remember the spot. By a garden on the wide. A soft thicket near the market, with ample pockets to pick. Celestia itself to a street rat looking for shelter. You might not have been wrestling monsters, but you kept the wind and the rain off. Heroic enough for me. Bah! You tried to dampen Boo's eyes. Do not think you will be spared his teeth. Evil is evil, even if it was once innocent. Oh, I'm no innocent. But evil? Well, you tell me. With the Fist, the Watch, and the Council itself all licking the Absolute's boots, who's the only one left standing to protect Baldur's Gate? She's right, Minsk. She's been an ally down through the years. A friend, even. A friend? Jahira, Bu cannot believe his ears. Has the city fallen so far in our absence? Are there no heroes left? Heroes come and go. W pewnym sensie ma rację, Minsk. The guild has always been here, protecting the city. Until the Stone Lord came to break us. Ma rację, gildia będzie walczyć o miasto, musimy jej na to pozwolić. Albo Lord Kamień zostanie zapamiętany jako znacznie większy złoczyńca niż dziewięciopalca. Nie pogarszej sytuacji. To brzmi sensowniej. I będziemy czarować Mińska.
I am shamed. Nadezhka. Unworthy to fight alongside my friends. Ooh, what am I to do? I can't speak for your rodent, but I know something of debts. If you reckon you've got one to repay, well, we could always work together. With you? Pfft. Minsk has no lust for gold, that he would shake grandmothers by their ankles or set Boo nibbling at their purse strings. I'm not talking about that. We've both got bigger enemies than one another. The city's enemies. And Tyr's honest truth, you gave my guild the wake-up call it needed. We've grown complacent, lazy, too sure of our standing. We never would have needed the Zent if we'd had a fighting force of our own. Swords for the city when the Watch and the Fist fail us. Like a berserker lodge of my homeland. No army or militia serving the local lords, but heroes working for the common good. Heroes? Sure. Very well. Minsk and Boo accept. I'm sorry, you what? Boo and I will be your berserker lodge, taking the ugly ways of your guild and beating them into a more virtuous shape. That's not even slightly what I was saying. I wasn't asking. Nie muszę dziękować. You are right. I have proven myself unworthy. I cannot serve the city if I was so easily turned against it. If I do not know my own mind, perhaps I no longer know what is good. Minsk. Mam niemal absolutną pewność, że dobro to jedyna rzecz, którą naprawdę znasz. My friend, I am touched by your kind words. And now I must be equal to them. What say you, Boo? When the Absolute is slain, shall we join Ninefingers Keen and show her the ways of goodness? You did say he was your hero, Estelle. Maybe you'll learn something. Oh, can't we just go back to killing one another instead? Nie wiem, czy byś tego chciała. Fine. Let's leave this particular fight for when the actual war is won, shall we? With the Stone Lord off my back, I'll be able to bring my people out of hiding. Cobble together a force, so we're ready when you call on us. You have my thanks. Though, I'm still not actually sure you haven't made my life that little bit harder. No, to było bardzo męcząca rozmowa. Tak. Czuję, że im więcej Minsk ma do powiedzenia, tym bardziej jest to męczące. Dobra, udamy się teraz do banku i zwrócimy kasę, którą odzyskaliśmy. No hej, jesteśmy. What in Shosh in Shadows have you come back for? Zasrane ci nie szary. You have been the subject of many wrinkled brows between my hamster and I, Sir Banker Beard. On the one hand, you are clearly evil and deserving of a mouthful of righteous knuckle. But on the other hand, the one in which Boo sits and pleads your case. At the time of our last meeting, Minsk was the evil one. So, we are not agreed on whether we will return here and feed you to a mimic yet. I see. Well, by all means, keep me up to date. Musielibyśmy najpierw znaleźć gdzieś mimika i go tu sprowadzić. Dobra, oto skradzione pieniądze. Ale że chyba się jakieś znaleźli, co? And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Take this vault key. You'll find something by way of thanks inside. A, dostaliśmy znaleźli. Dobra, czy to wzięło bezpośrednio z tego ten? Nie, tu nadal mamy kasy.
Nie. Wzięło z tego. Potrzymasz to, Mińsk. Dobra, dostaliśmy jakiś tutaj klucz. Do sejfu? Elegancka, ćwiekowana skóra. Escape plus 2 to testów inicjatywy. Tarcza. Gdy atak przeciwnika ma cię na chwilę trafić, zwiększ swoją klasę pancerza o 5. Nie odnosi żadnych obrażeń od magicznego pocisku. Raz na krótki odpoczynek, reakcja. Dobra, moglibyśmy to dać Mińskowi, ale nie planuję Mińska zbyt długo trzymać w drużynie. Pochodzimy z nim jeszcze trochę, a potem wrócimy do Willa. Więc to będzie moja nowa zbroja. Całkiem nieźle wygląda. Czy kolor mi się podoba? W sumie błękitny, może być. Przeżywiarnica plus 2 natomiast... A póki co nikt tego nie będzie potrzebował. Dobra. Co teraz chcemy zrobić? Mamy kilka rzeczy do zrobienia. Mamy do zrobienia Cazadora, mamy do zrobienia Straż i mamy do zrobienia Świątynię Szar. I chyba tą ostatnią rzeczą teraz bym się zajął. To brzmi najciekawiej z wszystkich dostępnych opcji. Tylko nie wiem, gdzie ona się znajduje, więc dajcie mi moment, bo musiał trochę poszperać po dolnym mieście. Dobra. Ja jeszcze nie znalazłem tej świątyni, ale skoro już tu jesteśmy, załatwmy szybko tą sprawę. Tutaj, spojrzycie, jest zamknięty domek, a w nim więcej flaków, jej! Gdzie jest kolejna część klauna? Obowiązki dozorcy parku. Nie. Może na dole. Dobra, twórzmy. O, fuj. Co tu się stało? Gaeli Scambert, Garebul. Okej. Ciekawe. Upieszce umysłu tu jakiś był. Zdecydowanie nikt z nich nie ma nic ciekawego przy sobie. Dobra, cokolwiek ich zabiło, możliwe, że nadal się tutaj znajduje. Więc tam pójdziemy później. Tutaj nic nie ma. I wonder what the next move is. What to do? Dobra. Wejdźmy tutaj i zobaczmy. This body. A sacrifice or some kind of display. Okej, mamy kolejną część klauna. This was the clown's leg. Kukiełka Sendai, która się podzieliła. Cóż przyszło jej z wielości? Uważa się za wojowniczkę, lecz ziemia wypiła tylko jej krew. Orange szkarłatne. Dobra. Okazji, mamy jeszcze coś. Kirsten plus 1. Okuta tarcza plus 1. Ciekawe, czy jest dobra.
Mogę posortować rzeczy? Klasa pancerza plus 3. Ale nie ma uderzenia tarczą. Uderzenie tarczą jest na tyle fajne, że jestem w stanie poświęcić 1 KP, żeby pozostać przy tym. Czy reszta ma coś ciekawego? Myślałem się, że nie. Dobra. I'm ready. Better fetch that. Let's move. Skoro już tu jesteśmy, to ciekawe, czy będą chcieli z nami pogadać. Gdzie są moje naszyjniki? No cóż, nie miało z jego strony. Przy okazji, rozmowa z umarłymi chyba się tak zmieniła, że jesteśmy w stanie ją rzucić tylko wtedy, jeżeli zwłoki nie chciały z nami gadać. Dobra, to tyle. Idę zwiedzać dalej. Keep a lookout. The Mortark don't take kindly to raising the dead, but I won't be long, I promise. Co? Jesteś tylko dzieckiem, czy to dobry pomysł? Well, it's this or cry, which isn't gonna help my big bro. Now keep watch. Okay. Exorde me, Merkel. Resuscita fratem meum. Dziewczynka za chwilę będzie tego bardzo żałowała. Zaklęcie, którego szukasz, to wskrzeszenie nieumarłych. Oto jak to zrobić. Albo musisz skoncentrować swoją moc, skupić ją w kształcie zaostrzonego wierzchołka, jak czubek strzały. Tak lepiej. Okej. Okay. Który z nich jest jej bratem? Jeżeli to jest jej brat, to ma całkiem silnego brata. Dobra, przydałby się jakiś czar nienaruszalnej strefy od Iluka, żeby móc ją ochronić. Nie wiem, czy mam coś takiego przy sobie. Chyba Gale miał u siebie. O, mamy. Nie, to jest mrożąca strefa. Stwórz kulę. Możesz od razu cisnąć, bo... Nie, to nie to. Dobra, możemy też na nią rzucić większą niewidzialność. Myślę, że to też powinno ją ochronić. Zróbmy tak.
Odparcie niewidziane. Odparcie nieudane, widoczność. Okej, okay, zostałaś ujawniona z jakiegoś powodu od razu. O, ktoś do nas przyjdzie. Dobra. Ty masz cokolwiek, co mogłoby ją ochronić? Zamęcić wszystkich? Spróbujmy. Okej, niestety ją również zamęciliśmy. No, wygląda na to, że ona jakby jakoś jest poza walką. Może jej nie zaatakują. Zobaczymy. W każdym razie odpędzanie. Kto nie jest zamęcony, to raczej powinien być teraz odpędzany. Ty jesteś zamęcony, dobra. Wejdź tutaj w ich środek. I masz wirujący atak do użycia. ...66%. Spróbuj. Musisz jeszcze raz to użyć. Dobra. Ty nie masz już punktów ruchu. Dobra. O, bu! Po oczach, bu! Po oczach! Pięknie. Niestety nie masz drugiego ataku, więc się wycofaj. Dobra, ja jeszcze mam akcję jedną. Dobra, to są większe zombiaki. Spróbuję je zaatakować, to głównie to osiągnę, że im skasuję odpędzanie. Ty nie jesteś odpędzony, więc do ciebie mogę strzelić bez problemu. Ale nie, już zużyłem akcję, dobra, zapomniałem. Dobra. Mamy wsparcie. O, fajnie, nawzajem się atakują. Ci ludzie, wolałbym, żeby mi nie pomagali. Możesz rzucić znak łowcy na niego. I teraz podejdź tutaj. Biorący atak. Nic to nie kosztuje? Jako zwykłą akcję? Okej. Dobra. Bu. A, niestety nie możesz teraz odejść. Będziemy się jego. Najpierw jeden strzał ode mnie. O, chciałem na więcej. Jaheira, pocisk. Nie wiem, co go uleczyło, ale mniejsza o to.
Przywołał więcej kolegów. Nie martwię się o tych cywilów, którzy dołączają do nas. A część z nich niedługo tego pożałuje. Zombie poziom 10. Nie wiem, co poziom 10 oznacza w jego przypadku, bo nie ma ani punktów życia, ani nic innego, co by sugerowało, że jest tak silny. Dobra. Jeden wirujący atak. Akurat tego, który najbardziej mnie interesował, to chybiłeś. Dobra, aż jeszcze tu jeden dodatkowy atak. Okej. Ilu jest jeszcze zamęconych? Tylko dwóch. My się przerzucili na błyskawice, to w sumie nie będzie dużego problemu robiło. Dobrze by było, gdybyś tu podeszła bliżej i odpędziła tamtych nieumarłych, którzy mogą zaraz skasować tą panią. Dobra, zanim to zrobimy... Możemy mu zrobić tak śmiechtaszy. 75%. Okej, okay, spróbujmy. Odparcie. Nie podobają mu się nasze żarty. Dobra, w takim razie Buu, wysoka KP. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. I teraz ty możesz ich odpędzić. Tylko musi pewnie być w zasięgu wzroku, co? Tak, lepiej. Dobra, ty odparłeś. Reszta całkiem nieźle skasowana. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Wskrześnij umarłego z połową punktu wytrzymałości. Większy zombie. W sumie i tak robimy zaraz odpoczynek. Nie komplikujmy sobie tej walki dodatkowo. Musimy chyba pozbyć się tego gościa. Wygląda na to, że to on tutaj przyzywa szkieletów najwięcej. Co robicie? Ten gość zginie. A cóż, przynajmniej nie będzie problemu rzucić tam teraz błyskawicy. Dobra. Mińsk. Na znaczenie. Dobra, pokaż nam, na co cię stać. Możesz go unieruchomić? Nie, to musi być kombinowany. Dobra. Okej. Powiedzmy, że nieźle. So much for peace.
Dobra, Jaheira, ratuj mnie. Serio? To była jedyna linia ataku, z której mogłaś to rzucić? Dobra. Nie komentujmy profesjonalistów. Dobra, może rzucę sobie mój mieczyk. Rzućmy wrzask. Trochę zwiększę obrażenia. Tylko to zużyła akcję, zapomniałem. Dobra. Wrażenie od światłości. Dobra. Gdybyś mogła tutaj skoczyć, to też by było fajnie teraz. Dobra. Dobra. Ciekawy pomysł na ruch. Nie. Tak. Ściąga dobre pomysły. To, że szkielety nie potrafią skakać. Dobra. Ostrze cienia, to jest dodatkowa akcja. Użyj tego. A to skasowało twoją koncentrację. Trudno. To zużyje twoją główną akcję, gdybyśmy pewnie próbowali je zamienić. Tak, to skasowało akcję. Głupie jest to, że on się przyzywa do pobocznej ręki, chociaż nie ma potrzeby. Dobra. Bu może będzie w stanie coś zrobić. Nie. Dobra, Jaheira. Błyskawica. Dobra. Możemy ich spróbować odrzucić. Albo trzaśnijmy im po prostu. Dobra. Nie masz już kolejnego odpędzania. Sferalny sojusznik. Nie, dobra, nie będę kombinował za bardzo. Pocisk wiodący. Drugiego poziomu na przykład. Albo promień słońca. Dobra, walnił mu promień słońca. Ty odejdź trochę. Nie. To twoje odpędzenie jakoś słabo sobie daje radę.
Dobra. Mińsk, do dzieła. Prawie. Jesteś w stanie dokończyć go? Dobra, fajnie. Niestety pozostałe zombiaki się nie rozpadły. Dobra, gdzie oni jeszcze są? Tutaj jeden. Tych dwóch. I w sumie tyle. Kurczę, tyle dwie żyjesz. Spróbujmy ją ocalić w takim razie najpierw. Trochę za daleko jesteśmy. Możesz cisnąć ognisty pocisk w niego? No to jesteś za daleko. Dobra, trudno. Trzaśnijmy im. To może jakieś fajne zaklęcie szóstego poziomu? Niewalący taniec? Nie. Możemy im trzasnąć na szósty poziom. Dobra. Dobra, to by już ruszyłem się. Odejdź tutaj. Dobra. Ty nie masz już akcji, dobra. Rzucaj się prosto do walki. Okej, okay, uciekła nawet. Dobra. Jego będę w stanie może samemu wykończyć. A może nie. Bu, pomożesz mi? Nawet nie możesz zeskoczyć. Prawie, prawie. Dobra. Jaheira, jesteś w stanie go dokończyć, tamtego zębiaka? Dobra. Mińsk. Pomóż tutaj. Ops. I do dzieła. Tak. Gratulacje. Może powinniśmy ją powstrzymać przed tym. Że to byłaby lepsza opcja. Ale wiecie. Ludzie najlepiej uczą się na błędach. Dobra. Zdecydowanie po tej walce potrzebujemy dłuższego odpoczynku. Ta droga jest dobra, płyta, weźmiemy sobie. I poza tym... cóż, dalej szukam tego budynku, gdzie są szarzyści, czy jak im nazwać. Dobra, a to w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.